Wstrzymaj oddech, bo zanurzymy się prosto w świat niekontrolowanego chaosu i zobaczymy najzabawniejsze wpadki i błędy, jakie historia telewizji ma do zaoferowania. Oglądaj, jak doświadczeni profesjonaliści wpadają w nieprzewidziane sytuacje, a ich zdezorientowane wyrazy twarzy stają się esencją komedii. Dołącz do nas, gdy spojrzymy na jedne z najśmieszniejszych niepowodzeń w telewizji na żywo. Napisz komentarz "wpadka" i zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. Dziwaczna pogoda. Ten pogodynka po prostu próbował wykonywać swoją pracę, ale psotny pelikan miał inne plany. Zamiast być współpracującym kolegą, pelikan postanowił zamienić się w pogodowego tyrana. Wyglądało to, jakby złośliwy ptak miał misję, by dziobać i atakować biednego reportera. Mówimy o niezbyt przyjaznym środowisku pracy. Prognoza pogody zamieniła się w zabawną bitwę między człowiekiem a ptakiem, a pelikan nadał nowy sens określeniu "zła pogoda". Miejmy nadzieję, że pogodynka zainwestuje w parasolkę odporną na pelikany na przyszłe transmisje. Gafa makijażowa. Wyobraź sobie, że jesteś Carol Walker, gwiazdą BBC News, i jest tylko kilka minut przed Twoim ważnym segmentem o 9 rano. Myślisz sobie, mam trochę czasu, by poprawić fryzurę. Wyciągasz torebkę i zaczynasz przygotowania jak profesjonalistka, ale nagle kamera włącza się za wcześnie, a widzowie widzą, jak poprawiasz włosy, nieświadoma, że jest dopiero 8:56. Jaka to musiała być niespodzianka dla wszystkich, którzy włączyli program i zobaczyli Twoją torebkę na biurku. Ekspert meteorologiczny. Moc ekranów dotykowych jest naprawdę niesamowita. Wszyscy pamiętamy ekscytację, kiedy po raz pierwszy dostaliśmy smartfona, ale meteorolog Greg Dutra przeniósł to na inny poziom podczas aktualizacji pogody na żywo w stacji WLS TVA w Chicago. Przypadkowo dotknął swojego ekranu i magicznie zmanipulował prezentację. Jego reakcja? Bezcenna. Zachowywał się jak dziecko w sklepie z cukierkami, a nawet prowadzący program nie mógł się oprzeć, by dołączyć do zabawy. Mam tylko nadzieję, że Greg nie zorientuje się, że może kontrolować pogodę, a jeśli już, to niech będzie po naszej stronie. Manchester United są beznadziejni. W komicznym nieporozumieniu BBC News przypadkowo wyświetliło złośliwą wiadomość o Manchesterze United na pasku informacyjnym. W trakcie relacji z tenisa na ekranie nagle pojawił się napis "Manchester United są beznadziejni". Fani United byli oczywiście oburzeni, a BBC musiało przeprosić. Okazało się, że była to po prostu losowa wiadomość wpisana przez kogoś, kto uczył się obsługiwać pasek informacyjny, nie spodziewając się, że zostanie ona wyemitowana. To niewinny błąd, ale z pewnością ujawnia, że przynajmniej jedna osoba w BBC nie jest fanem Manchesteru United. Słonie w kryzysie. Kenijskie słonie miały trudny czas w roku 2022 z powodu straszliwej suszy. Jednak pośród całego mroku pojawił się promyk nadziei i humoru. Dziennikarz Alvin Konda nagrywał segment o słoniątkach, którymi opiekowano się w kenijskim sierocińcu. Gdy maluchy eksplorowały teren, jeden z nich, figlarny słoń, postanowił przyjrzeć się reporterowi, aż trąba dotknęła jego twarzy. Nie mogąc się powstrzymać, wybuchnął śmiechem. Impreza taneczna. Jeśli natkniesz się na transmisję na żywo, nie stój tam jak posąg. Upewnij się, że masz w zanadrzu swoje świeże taneczne ruchy, gotowe do wybuchu jak dynamo tańczące. Wyobraź sobie zaskoczenie na twarzach wszystkich, gdy spontanicznie wpadasz w taneczny rytm, tak jak ten gość, który złamał normy telewizji na żywo. To Twoja szansa, by pokazać swoje szalone ruchy i sprawić, że świat stanie się bardziej roztańczony. Modowa wpadka. Podczas relacji na żywo ta biedna reporterka doświadczyła poważnej modowej wpadki. To była chwila czystego zażenowania, a my nie mogliśmy powstrzymać się od śmiechu. Powinna rozważyć schowanie się w szafie lub zatrudnienie strażnika sukni, który uchroniłby ją przed nagłymi podmuchami wiatru, unoszącymi jej kreację. Chodzi o to, by utrzymać klasę podczas relacji i unikać niezamierzonych wpadek z garderobą.
To nagranie uchwyciło szalony moment, w którym reporterka telewizyjna stała obok wybiegu dla lwów, relacjonując wydarzenia mające miejsce w zoo. Zupełnie nieświadoma tego, co dzieje się za jej plecami, spokojnie relacjonowała jak zwykle, gdy nagle lew zbliżył się do niej podstępnie i skoczył na kratę, próbując ją zaatakować. Na szczęście wyszła z tej sytuacji bez najmniejszej rysy, ale można być pewnym, że następnym razem nie będzie stała tak blisko klatki z lwem. Spotkanie z indykiem. Dziennikarze na ulicach mają wystarczająco trudne zadanie, próbując zrobić karierę, a tu jeszcze indyk wchodzi im w drogę. W tym klipie reporter nie mógł się uwolnić. To, co wyglądało na prostą relację na żywo z pobocza drogi, przerodziło się w dramat, gdy indyk nie zgodził się na obecność reportera i pokazał, że nie żartuje, dziobiąc jego mikrofon i goniąc go wzdłuż i wszerz. A operator kamery? Siedział spokojnie, pewnie śmiejąc się do rozpuku. Piłkarska wpadka. Podczas relacji na żywo z meczu NFL w Minnesocie były trener NFL Jim Mora przypadkowo wypowiedział komentarz, który nie był przeznaczony dla widzów. Starając się rozluźnić atmosferę, prowadzący Scott Walker zażartował z tego, że Mora traci cierpliwość wobec swoich kolegów komentatorów. Nieświadomy, że są na żywo, Mora wybuchnął śmiechem i zasugerował swoim kolegom, co tak naprawdę myśli o żartownisiu. Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że są na wizji. Gdy dotarło to do Mory, stworzyło to historyczny moment, którym widzowie mogli się cieszyć. Karol Costello. Czy kiedykolwiek próbowałeś coś wyjaśniać, będąc ciągle przerywanym? To równie irytujące jak ktoś proszący o drogę, a potem zadający więcej pytań. Wyobraź sobie, że jesteś meteorologiem jak Chad Myers, próbującym mówić o huraganie Katrina na żywo w telewizji, a prowadząca Karol Costello ciągle ci przerywa, aby coś doprecyzować. Biedny Myers nie wytrzymał i w końcu wybuchł: "Pozwól mi mówić, Karol", rzucając przy tym swoje papiery w złości. Później próbował to zatuszować, udając, że wszystko było w dobrej zabawie, ale wyglądało to całkiem autentycznie. W końcu była wtedy 4:30 rano. Tony Armstrong. Były zawodnik futbolu australijskiego, a obecnie prezenter sportowy, Tony Armstrong, znalazł się w sytuacji wywołującej salwy śmiechu podczas porannego programu, gdy meteorolog Nate Byrne zniknął z anteny. Prowadzący Joe O'Brien próbował przekazać program Nate'owi, ale kamera zamiast tego wróciła do Tony'ego. Tony, jako prawdziwy gracz zespołowy, próbował samodzielnie poprowadzić prognozę pogody, pokazując swoje umiejętności improwizacyjne. Za kulisami panował chaos, wszyscy walczyli, by nadążyć, a segment nigdy nie wrócił na właściwe tory. Oglądanie, jak Tony walczy z czasem, a ekipa z tyłu próbuje nadrobić straty, było niekończącą się rozrywką. Wpadka prezydenta. W zabawnym obrocie wydarzeń prezydent Joe Biden, znany z niezamierzonych gaf, wypowiedział coś, co szybko przeszło do historii podczas ważnej okazji. Świetny zasób, więcej inflacji. Co za głupi syn. To słowa, które wymknęły mu się, gdy jako wiceprezydent ekscytował się podpisaniem ustawy o reformie służby zdrowia przez prezydenta Baracka Obamy. Joe Biden quietly dropped the F-bomb in the president's ear. Mikrony z podium zarejestrowały wszystko i natychmiast rozniosły te słowa na cały świat. Wszyscy zgodzili się, że ustawa była ważnym osiągnięciem, ale wybór słów Bidena był bardziej wulgarny, niż można się było spodziewać w relacjach na żywo. Nie minęło wiele czasu, a ta wpadka zamieniła się w popularny napis na koszulkach, przekształcając polityczną gafę w modowy trend. Muzyka, jaki ty saks. Skandal Chrisa Benchera w Wielkiej Brytanii był totalną katastrofą, prowadząc do rezygnacji wielu urzędników rządowych, w tym samego Borisa Johnsona. Ludzie byli zachwyceni, że odchodzi, a muzyka, którą wybrali do towarzyszenia medialnemu szaleństwu, była absolutnie bezcenna. To trochę jakby premier został osądzony przez kabaret. Wszystko zaczęło się, gdy aktor Hugh Grant napisał na Twitterze do aktywisty Steve'a Breya, sugerując mu, aby zagrał zabawną muzykę z Benny Hill. I zgadnij co?
Bray faktycznie to zrobił. Zaczął puszczać Jacketty Sax tuż przed brytyjskim parlamentem. Było to tak zabawne, że trafiło na transmisję na żywo, zamieniając całą sytuację w życiowego mema. Rzucanie siekierą. Ten reporter próbował rzucić siekierą, ale zamiast trafić w cel, o mały włos nie trafił w grupę muzyków za nim. To była scena rodem z horroru. Jak zagubiona wiewiórka, siekiera poleciała w zupełnie innym kierunku, zmierzając prosto na zespół perkusyjny. Wyglądało to, jakby siekiera miała własne plany na imprezę. Może reporter powinien trzymać się pisania historii, zamiast celować ostrymi przedmiotami. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że zespół wybaczył mu tę wpadkę i znajdzie bezpieczniejszy sposób na zabawę. Gordon Brown. W zabawnym obrocie spraw, zaledwie tydzień przed trudnymi wyborami, premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, znalazł się w telewizyjnej wpadce w najgorszym możliwym momencie. Chcąc poprawić swój wizerunek, został uwikłany w niezręczną rozmowę z kobietą, która miała na celu uczynić go bardziej przystępnym, poruszając temat imigracji na wizji. Z uśmiechem na twarzy zachował spokój. Jednak gdy tylko wsiadł do samochodu, zapomniał, że nadal ma założony mikrofon i dał upust swojej prawdziwej opinii. Nazwał całą rozmowę katastrofą i określił kobietę mianem uprzedzonej kobiety. Całą sytuację zarejestrowały kamery lokalnej telewizji, co stało się jednym z tych rzadkich momentów, gdy politycy mówią o swoich wyborcach to, co naprawdę myślą. Podczas żywej dyskusji na temat Światowego Nagiego Dnia Ogrodnictwa w programie Something Good Day w Filadelfii, prowadzący Mike Jerick przypadkowo wypowiedział ryzykowną dwuznaczność. Biedny Jerick zdał sobie sprawę ze swojego przejęzyczenia w chwili, gdy tylko słowa opuściły jego usta, podczas gdy jego współprowadząca, Alex Hawley, próbowała powstrzymać śmiech. To klasyczny przypadek, w którym słowa o wieloznacznych znaczeniach, zwłaszcza te tabu, przesłaniają niewinne definicje. Wszyscy możemy współczuć jego dylematowi i wyobrazić sobie, że podobne sytuacje mogą zdarzyć się w przyszłości. Wszyscy znamy trudność powstrzymania się od sprawdzania telefonów, zwłaszcza gdy mamy chwilę wolnego. To właśnie dlatego telefony są zakazane w szkołach i miejscach pracy. Ważne jest, aby ustalić sobie limity, aby nie być ciągle rozproszonym w godzinach pracy. Wyobraź sobie, że przypadkowo trafiasz na żywo w telewizji, nieświadomie przeglądając telefon. Dokładnie to przydarzyło się prezenterce BBC, Joanni Gosling. Została przyłapana na gorącym uczynku z telefonem w ręku, gdy kamera niespodziewanie na nią skierowała obiektyw. Zareagowała zaskoczeniem, ale szybko odzyskała profesjonalny spokój. A kto wie, może po prostu czekała na kolejną chwilę, by kontynuować swoje telefoniczne przygody. Steve Mandanda, szybki i zwinny bramkarz, udzielał właśnie wywiadu po meczu, gdy nagle znikąd pojawiła się zbuntowana butelka wody i pofrunęła w jego stronę. Ale jako świetny bramkarz, jakim jest, złapał ją w locie z błyskawicznym refleksem. To było jak oglądanie superbohatera, który bez trudu łapie latający obiekt. Reporter, zaskoczony tym nieoczekiwanym popisem umiejętności, jedynie mruknął: cóż, to jeden sposób na nawodnienie się podczas wywiadu. Na co Steve odpowiedział z uśmiechem: instynkty bramkarskie. Wiesz, trzeba ratować wszystko, nawet butelki z wodą. Reporterka potrącona przez samochód. Na wstępie uspokoję, że wszyscy zaangażowani wyszli z tego bez szwanku, ale incydent nadal wywołał dość przerażający moment. Reporterka przekazywała na żywo aktualne informacje o naprawie głównej rury wodociągowej w Dunbar w stanie Virginia Zachodnia. Jednak zanim zdążyła zacząć, znikąd pojawił się samochód, który ją potrącił. Na szczęście auto nie pędziło, więc reporterka po prostu znalazła się na ziemi. Kierowca, zdezorientowany przez roboty drogowe, był niesamowicie przepraszający. Jednak reporterka, będąc profesjonalistką, błyskawicznie wstała jak mistrzyni. Uspokoiła wszystkich, że nic jej nie jest i kontynuowała swoją relację. Teraz to się nazywa zaangażowanie. Potem udała się do szpitala dla pewności, ale wszystko było w porządku. W szalonym momencie reporterka zmieniła się w rumieniącego się Picassa, gdy jej rysunek w grze z innym reporterem poszedł zabawnie nie tak, jak planowała.
Kobieta zakryła twarz, mając nadzieję, że ziemia ją pochłonie. Mówią, że śmiech to najlepsze lekarstwo, a dla niej był to idealny sposób, aby uratować twarz. Może następnym razem powinna po prostu trzymać się Pictionary i zostawić sztukę abstrakcyjną profesjonalistom. Prosiak na ekranie. Zwyczajny dzień zmienił się w śniadaniową ucztę dla dziennikarza telewizyjnego, gdy podczas relacji na żywo pojawił się prosiak, który znikąd zaczął go gonić niczym rakieta naprowadzana na boczek. To spotkanie reportera z wieprzowym terroryzmem na pewno zapisze się w historii. Prosiak skradł show, zostawiając dziennikarza czującego się bardziej jak dodatek do dania niż główna atrakcja. Wygląda na to, że ten prosiak był zdecydowany skraść blask fleszy i owszem, udało mu się to. Dziennikarz pewnie dwa razy pomyśli, zanim znowu przyniesie boczek do domu. Samo odwołanie. Proces Johnny'ego Deppa przeciwko Amber Heard bardziej przypominał wydarzenie komediowe na żywo, niż regularną sprawę sądową. Nie będę cię zanudzać wszystkimi szczegółami tego głośno komentowanego procesu celebrytów, ale skupię się na zabawnym momencie, gdy prawnik Amber Heard zaczął zadawać pytania byłemu menedżerowi domu Johnny'ego Deppa, Benowi Kingowi. Gdy prawnik nie dostał odpowiedzi, jakiej się spodziewał, sprzeciwił się swojemu własnemu pytaniu. Sędzia szybko przypomniał mu, że to on zadał to pytanie. Wygląda na to, że powinniśmy nieco obniżyć oczekiwania wobec prawników celebrytów. W świecie telewizji na żywo niezręczne incydenty mogą zdarzyć się, gdy najmniej się ich spodziewamy. Weźmy za przykład tę sytuację w ITV w Anglii. Prowadząca Emma Baker wielozadaniowo rozmawiała i poprawiała swoje ubrania oraz włosy, myśląc, że jest poza kamerą. Ale nie wiedziała, że jest na żywo. Jakby tego było mało, zrobiła kilka zabawnych komentarzy na temat kolegi zza kulis, pytając, czy kobieta z jego opowieści to jego żona, czy może ktoś, z kim spędza zbyt dużo czasu. Internetowi trolle uderzają ponownie. Wydaje się, że nie mogą się powstrzymać przed mieszaniem poważnych wydarzeń z ich mrocznym humorem. Wyobraź sobie tę scenę. Były japoński premier został tragicznie zamordowany podczas wygłaszania przemówienia, a trolle, nie tracąc czasu, zaczęły oskarżać słynnego projektanta gier wideo, Hideo Kojimy. Co więcej, wymyślili inne, równie absurdalne historie. A żeby było jeszcze gorzej, niektóre media dały się nabrać i opublikowały zdjęcia Kojimy. Później musiały przepraszać i wycofać swoje materiały. Teraz na horyzoncie pojawia się sprawa sądowa, która przypomina nam, że fałszywe wiadomości mogą być naprawdę szkodliwe. W roku 2016 na scenie gier pojawiło się Pokémon Go, wywołując prawdziwe szaleństwo wśród graczy. Było tak popularne, że przysporzyło także pewnych problemów. Przykład? Alison Croft, prezenterka wiadomości z Florydy, była tak pochłonięta łapaniem swojego ulubionego Pokémona, że weszła prosto przed kamerę, gdzie pogodynka Bobby Deskins prowadziła na żywo prognozę pogody. Biedny Bobby był zszokowany jej roztargnieniem. Później Alison udostępniła wideo na swoim profilu na Facebooku z zabawnym podpisem. Ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz być uzależniona od Pokémon Go. To przypomnienie, by uważać na prawdziwe przeszkody podczas łapania wirtualnych stworzeń. W zabawnym zwrocie akcji reporterka anglojęzycznego kanału CCTV w Chinach zaczynała swoje show w Pekinie, gdy nagle, zupełnie niespodziewanie, jeden z jej wysokich obcasów postanowił urządzić własny spektakl i poleciał przez podłogę studia. Jednak nie pozwoliła, aby to ją powstrzymało. Jak prawdziwa profesjonalistka, kontynuowała program, przedstawiając agendę bez najmniejszego zająknięcia. Mówimy tu o modowych awariach na wysokim poziomie. Trzeba przyznać, że wykazała się ogromnym opanowaniem i umiejętnością utrzymania show na najwyższym poziomie, niczym prawdziwa zawodowczyni. Reporter i jego zaufany kamerzysta zajmowali się swoimi obowiązkami, gdy nagle spotkała ich katastrofa. Ciężarówka pełna milionów pszczół miodnych zrobiła mały słodki przewrót prosto na autostradzie. Zgadnij, kto wpadł w sam środek tego bzyczącego chaosu? Reporter i jego ekipa zostali zaatakowani przez pszczoły, kąsani z każdej strony, aż znaleźli się w prawdziwym cyrku na temat pszczół. To się nazywa lepka sytuacja.
prawdopodobnie teraz zastanawiają się nad wyborem kariery i nigdy nie lekceważą siły pszczelego korka. Przerwa telefoniczna. Kiedy telefon dzwoni w najbardziej niezręcznym momencie, masz dwie opcje. Możesz delikatnie odesłać połączenie do poczty głosowej lub dramatycznie rzucić telefonem przez pokój. Gość telewizyjny wybrał tę drugą opcję. Pa. Widownia musiała być pod wrażeniem, widząc, jak telefon z wdziękiem przelatuje przez powietrze. Oschłe ochłodzenie. Pewna odważna reporterka podjęła misję zdobycia wywiadu z pewnym mężczyzną, ale spotkała się z nieoczekiwanymi przeszkodami. Jak na ironię losu, mężczyzna wcale nie chciał być przepytywany i zamienił wywiad w mokry i dziki spektakl. Z nerwowym uśmiechem na twarzy, machając rękami, postanowił oblać dziennikarkę chłodnicą pełną wody, którą trzymał w ręku, aby się jej pozbyć. Nawet w pogoni za dziennikarską sławą trzeba być przygotowanym na niespodzianki i mieć się na baczności. Inaczej można dostać odświeżający prysznic prosto w twarz. Potknięcie na telewizji. Kiedy nasze emocje szaleją, często robimy głupie rzeczy. Tak jak ta uczestniczka, która była tak szczęśliwa, że nie zauważyła wielkiego napisu depo i potknęła się o niego. To jakby być tak podekscytowanym wygraniem wyścigu, że zapominasz zawiązać własne sznurówki i kończysz twarzą na ziemi przed wszystkimi. Była w siódmym niebie, ale szybko wróciła na ziemię, a w tym przypadku prosto na chodnik. Pamiętaj, że ekscytacja to czasami prawdziwy roller coaster, więc lepiej zapnij pasy i uważaj na niespodziewane przeszkody. Ten dowcipny reporter, próbując sprawdzić sztywność drogi za pomocą swojego buta, nieoczekiwanie doświadczył komicznego obrotu losu. Nieumyślnie poślizgnął się i wylądował w pobliskiej kałuży. Mówimy tu o prawdziwie mokrym śledztwie. Może lepiej zostawić testowanie dróg profesjonalistom, którzy potrafią utrzymać suche buty i swoją godność w nienaruszonym stanie.